Niezależny analityk rynku akcji, inwestor, ekonomista, autor bloga o inwestowaniu w Polsce odpowiada na pytania internautów. Witam serdecznie, Albert Longterm Rokicki w 109. odcinku Pytań do Longterma i przechodzimy do pytań, które zamieściliście na kanale YouTube Inwestorzy TV. Przy okazji zachęcam do subskrypcji, wiele bardzo fajnych materiałów pożytecznych dla inwestorów giełdowych i nie tylko. Pat Fit zapytał się, mistrzu, jakie macie prognozy tego spowolnienia, co nadchodzi w Polsce? No szkoda, że nie zapytałeś się tak jak za komuny jeszcze, towarzyszu, jakie macie prognozy? Dlaczego w liczbie mnogiej? Do mnie pytasz się, no pojedynczej powinno być pytanie. Ile będzie kwartałów spowolnienia i do ilu najniżej spadnie dynamika PKB rok do roku? To znaczy, to by trzeba było zapytać tych analityków, którzy spodziewają się spowolnienia gospodarczego. Ja takiego nie widzę na horyzoncie. Mamy bardzo rozkręconą gospodarkę, która jedzie już na, można powiedzieć, czwartym albo wrzuca już piąty bieg. Jest to rok wyborczy. Na jesieni mamy wybory, więc jeszcze rząd będzie chciał stymulować gospodarkę, podpompować, więc ja tutaj nie widzę jakiegoś zagrożenia spowolnienia. Myślę, że podobny wzrost będzie jak w zeszłym roku, napędzany konsumpcją, napędzany wydatkami też rządowymi, przebudową infrastruktury i tak dalej. Natomiast oczywiście mogę się mylić i ci analitycy, zresztą chyba większość, zdecydowana większość ekonomistów przewiduje spowolnienie. Nawet jeżeli ono by nastąpiło, to zazwyczaj jest tak, że waluty się umacniają, czyli euro się umacnia, dolar, funt brytyjski. To pomaga eksporterom, a jak wiadomo, kto ogląda moje programy od dłuższego czasu, wie, że głównie stawiam na eksporterów. Bartosz się pyta, farbujesz włosy? Nie, nie farbuję włosów. Taka ciekawostka, na spotkaniu moich koleżanek i kolegów z liceum też padło takie pytanie, prawda? Bo koledzy moi już byli siwiejący, tak? Natomiast ja cały czas ten kolor trzymam. Co ciekawe, brodę mam siwiejącą, prawda? W większości siwą, natomiast włosy na głowie, nie wiem, z jakichś przyczyn, może dlatego, że staram się nosić czapkę już od takich temperatur poniżej 5 stopni, to zawsze tą wełnianą, taką grubszą czapkę staram się w zimę nosić, ale to też i genetyka po ojcu. Marenthal się pyta, bzdura z PPK. SWIG podskoczy najbardziej, a następnie MWIG, bo te cirka 20% na każde z nich z PPK to procentowo będzie dużo więcej niż kapitalizacja, niż w przypadku WIG 20-50% PPK. No bardzo ciekawie tutaj. Faktycznie z tego punktu widzenia nie spoglądałem na ten aspekt PPK, no bo masz rację, że na mało płynnej spółce, jeżeli pójdzie, nawet jeżeli to ma być 10% tylko kapitału z PPK, prawda, jak pójdzie na małe spółki, no to przy małych obrotach, przy małej płynności to spowoduje właśnie podpompowanie kursów. To faktycznie możesz mieć rację tutaj. Także tu no, zwracam honor, muszę przeanalizować jeszcze raz i faktycznie to może paradoksalnie właśnie być korzystniejsze dla misiów, taki napływ gotówki, bo one cierpią na brak gotówki, nie duże podmioty, bo te duże podmioty mają napływ zagranicznego kapitału z zagranicy. Jacek Kasią pyta, jakie są twoje prognozy odnośnie spółki Mangata, a także do spółek związanych z aluminium, takich jak Kęty? One mają ciężkie ostatnio okresy, spowolnienie w Niemczech, gdzie sektor motoryzacyjny przechodzi ciężki okres, jest również spowolnienie w Chinach. Natomiast jest duży stymulus w państwie środka, w Chinach, który spowoduje najprawdopodobniej ożywienie gospodarcze. Powinien odżyć sektor motoryzacyjny, szczególnie niemiecki, dla którego dostarczają te nasze podmioty. Także ja jestem w dobrej myśli. Teraz myślę, że powinno być kilka kwartałów lepszych przed nami. JB Football się pyta. Cześć Albert, co sądzisz o Aileron? Spółka ze ZWIK 80, zyski i przychody rosną w tempie około 20% rok do roku. Do tego dynamiczna ekspansja zagraniczna, kontrakty z dużymi bankami zagranicznymi we wdrożenia ich produktu o nazwie Live Bank, między innymi Standard Chartered. Słuchaj, żeby tutaj nie przedłużać, to wszystko jest w cenach, prawda? Wszystko, o czym wiemy, to już jest policzone w Excelach zarządzających analityków i tutaj nie ma zaskoczenia, prawda? To jest troszeczkę podobna spółka, podobny case jak z Live Chatem, gdzie no niestety wygląda to nieciekawie, prawda? Jeżeli nie wdrożą jakichś nowych rozwiązań, jeżeli nie
wypuszczą nowych produktów, to ten jeden produkt być może jest nawet w tej fazie schyłkowej już, prawda? No, może nie schyłkowej, bo wciąż pozyskują nowych klientów, ale ciężko jest przyspieszać tak jak jeszcze do niedawno. Wcześniej było nawet 500 klientów nowych w przypadku LiveChata, a teraz jest około 100 kilku, prawda? Także jest duże spowolnienie przyrostu i obawiam się, że prędzej czy później zahamowanie wzrostu i po prostu w informatyce produkty mają bardzo krótkie życie, jeżeli się ich nie udoskonala, nie wymyśla czegoś nowego, no to tak jak z iPhone'ami, no kto by chciał mieć iPhone'a sprzed kilku lat, prawda? To trzeba ciągle wychodzić z czymś nowym, bardziej dynamicznym, spełniającym oczekiwania. Michał Wojtowicz się pyta, dlaczego wchodzisz na rynek amerykański, akurat gdy Fed podnosi stopy i sprzedaje swoje aktywa? Dlaczego? Ponieważ była ostra korekta, czekałem na taką korektę. 20% to był najgorszy grudzień od 1931 roku, także jakaś anomalia, prawda? I tutaj jestem pewien, że jak będzie podawał swoje transakcje Warren Buffett, to okaże się, że kupował, że akumulował akcje, jestem przekonany. Bardzo bym się zdziwił, gdyby nie wykorzystał tej okazji do kupna takich spółek jak Apple, czy innych technologicznych szczególnie. Druga kwestia to jest taka, że ja tam nie zaangażowałem dużego kapitału. Jest to forma dywersyfikacji geograficznej. Nawet jeżeli by obniżyły się ceny akcji o kilkadziesiąt procent, to nie jest to coś, co by zabolało mnie, prawda? Także jest to pierwsze wejście do Stanów powiedzmy na panice w myśl zasady właśnie Buffetta. Bądź chciwy, gdy inni się boją. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odnośnie podwyżek stóp, to przypomnę, że w poprzednim cyklu Fed podniósł stopy 17 razy, a na razie mieliśmy bodajże ósmą podwyżkę, ósmą, dziewiątą, także jeszcze duża droga do tego, co było poprzednio. I moim zdaniem też nie ma jakiegoś przegrzania. CZ dla S&P prognozowany jest około 15, to jest dalekie od jakiejś anomalii, jakieś przewartościowania skrajnego. To jeszcze przed nami. Maro 199206 pytał, co myślisz o spółce Elemental? Można liczyć tam na jakieś wzrosty, wchodząc na długą pozycję? Spółka generalnie nie jest droga. Ogłosiła skup dosyć poważny, bo na 20% swoich akcji. No zobaczymy, co z tego będzie. Ja generalnie nie popieram skupów akcji, szczególnie na naszym rynku, bo często są nietrafione. Natomiast w tym przypadku akurat, no, tak jak mówię, akcje są tanie, więc zarząd może mieć rację. Szczerze powiem też, nie obserwuję, nie analizuję spółki, więc nie jestem ekspertem od niej. Torquem Madoful się pyta, cześć Albert, co myślisz o wejściu teraz w Bunimex? Pozdrawiam. Znaczy, zależy też jakim procentem kapitału, na jaki termin, z jaką tolerancją na ryzyko, to znaczy ile chcesz stracić, ile jesteś w stanie stracić przejściowo chociażby na tej pozycji. Te informacje potrzebuję. Jeżeli chodzi o maksymalnie 10% kapitału, z dużą tolerancją też na ryzyko przejściowe jeszcze, tak, do powiedzmy przejściowe za jeszcze wahania 15% w dół, no to jak najbardziej tak, spółka dywidendowa, wciąż pomimo tych gorszych troszeczkę wyników niż w poprzednich latach, stopa dywidendy może wynieść około 6%, także wciąż przyzwoicie. Tomasz się pyta, cześć Albercie, jak według Ciebie będzie wyglądać sytuacja na polskim rynku w ciągu najbliższego roku? Spadki, wzrosty, jakie przesłanki za tym stoją? I drugie pytanie, w jaki sposób istotne zmiany na rynku amerykańskim, wzrosty, spadki, mogą się przełożyć na rynek polski? Czy nasz rynek reaguje tak samo, czy odwrotnie przepływ kapitału? Pierwsze pytanie, jestem optymistą, uważam, że to będzie dobry rok, może być nadspodziewanie dobry, bo większość inwestorów stoi z boku, większość inwestorów nie myśli o inwestowaniu, jest bardzo negatywnie nastawiona, co widać po odczycie wskaźnika INI, indeksu nastrojów inwestorów prowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Ono jest cały czas najniżej w historii, szoruje po dnie. To historycznie wskazywało nam dobre momenty do akumulacji akcji, prawda? Kiedy mało kto wierzy, mało kto się tym interesuje. Natomiast drugie pytanie, jak się zachowuje Polska, kiedy w Ameryce są spadki? Zazwyczaj jest tak, że jak Ameryka spada, to Polska spada mocniej. Natomiast w ostatnich czasach, tak praktycznie od października, widzimy tak zwaną relatywną siłę polskiego parkietu, czyli Polska zachowuje się o wiele silniej niż rynek Stanów Zjednoczonych.
Podczas gdy Stany Zjednoczone spadły o ponad 10%, tak w tym okresie mniej więcej listopad-grudzień, Polska paradoksalnie zyskała 7, mierzona indeksem WIG. Także jest to coś, co zdarza się bardzo rzadko. Jedyny w mojej karierze przypadek takiej siły relatywnej właśnie, takiej siły polskiego parkietu, to był luty 2009 roku na dnie bez 2007-2009, kiedy to dołek w Polsce był już 18, 20 lutego bodajże, a dołek w Ameryce prawie miesiąc później, 17 marca. Także wyprzedziliśmy wtedy Amerykę i podobnie może być teraz, prawda? Bardzo duża siła polskiego parkietu. Nie chcemy spadać. Jak coś nie chce spadać, to będzie rosło. Taka jest przynajmniej maksyma inwestorów. Także kibicujemy, obserwujemy. Mariusz Łukaszewski, co pan Albert myśli o spółce PCC Rokita? Bardzo dobra spółka, bardzo dobre relacje inwestorskie. Zaskoczyło mnie, że zorganizowała taki dzień otwarty i tam było kilkuset inwestorów. Naprawdę, jak na warunki polskie, ogromny sukces, już takie no, zgromadzenie akcjonariuszy, prawie że jak Berkshire Hathaway, prawda? Tak w początkowej fazie może. No teraz to tam są już dziesiątki tysięcy ludzi na tym stadionie, natomiast no, kilkaset osób, już nie pamiętam, 300, 400, to jest naprawdę nie lada wyczyn. Chylę czoła. Dobra spółka chemiczna, przewagi konkurencyjne, natomiast nie w moim stylu, nie interesuję się, nie jestem ekspertem od przemysłu chemicznego, także tutaj nie mogę się za bardzo wypowiedzieć zbytnio. Marcin Antos, Ultimate Games, proszę o analizę. No to jest mały Playway, to jest z grupy Playwaya spółka gamingowa. Też zaszokowała mnie, można powiedzieć, ostatnim komunikatem, ogłaszając aż 54 premiery w tym roku. 54 premiery. Jak na małe studio dosyć relatywnie, no to coś zaskakującego. No, oby to nie były gry w stylu Kółko i Krzyżyk, prawda, gdzie budżet jest 10 tysięcy i wpuszczamy na Androida albo na iOS-a. Nie, no bądźmy poważni, to mam nadzieję, to będą gry na PC-ta, na konsolę. Ciekawy temat, lider gamingu w ostatnich czasach wybił szczyty poprzednie i jest na najwyższym poziomie w historii swoim. A co ciekawe, kapitalizacja nie jest jakaś wysoka, jest poniżej 100 milionów. Są podmioty gamingowe sporo powyżej 100 milionów złotych, a nie wypuszczają aż tylu premier i nie mają najbardziej popularnego symulatora wędkowania, bo Ultimate Fishing Simulator jest najbardziej popularnym symulatorem wędkowania właśnie na PC-ta. Maro 199206, drugie pytanie zadał. Cześć Albert, co myślisz o ostatnich wzrostach na spółce CI Games? Dzięki. Nie wiem, co o tym sądzić, czy spekulacja, czy coś za tym stoi. Nie znam sytuacji w spółce, ciężko mi się wypowiadać. Kibicujemy oczywiście, jak zawsze, ale ja stoję z boku i zapraszam do zadawania kolejnych pytań, do kolejnego odcinka pod tym poprzednim, czyli pod tym właśnie 109 na kanale YouTube. Z inwestorskim pozdrowieniem, Albert Long Term Rokicki.